Chciałbym mówić o mojej drodze w tym kolejnym odcinku z gry Wiedźmin na moim kanale. I cóż, lecimy dalej, to nie było odcinka z tej serii. I teraz tak, przypominając sobie, co my tutaj w ogóle mamy. Do zrobienia. Okej. Jaka cię mam tu? Kod cyrkada. Teraz to nie, tu się podzielę, myślę, że ja teraz sobie poprzypominam ci co dzień, jak... Ale też mówię, że się stąd, z tego domu. Jesteśmy dokładnie co za miejsce, co żeśmy skończyli ostatni odcinek, tak więc początkowo. Przynosisz ze sobą kłopoty. Buty czyszczę! Buty czyszczę! Zmierzam do ciebie. Mam nadzieję, że tu będziesz na miejscu. Dobra, wchodzimy. Okej, zoltuś. Gdzieś ty jest. Warte fortuny. To jest to. Jeszcze raz okiem rzuci. Ja mu
mówię, że taki oczytany panic to na pewno pozna. Oczytany? Przecież ten debil ledwie czyta. Może stwierdzili u niego dyslektyzm? No i o to idzie. Co tam, Geralt? Tylko w kości. Bywaj. Dobra. Dziwne. Okej, to zajmiemy 3 minuty w układzie. Z baraniną. No szacze w związaniu. Dobra. Pogadam z tym baraniną. No, on jeszcze nie wie. Dobra. Ciekawe, ciekawe, coś się tu pierdzieli z tym, albo ja czegoś nie ogarniam. Dobra. Po północy. Wieczorem. Zdajmy się do tego, bo musimy się wyjść stąd. Dobra. Pójdźmy na razie do tego, skoro będziemy tak to działać, nie możemy. Czemuż by nie? Moje stare kości. Dobra, lećmy. Tak, czekajcie, ja dobrze widzę, dobrze widzę. Dobra. Och, jak boli. Idziemy tutaj. Okej. Spać mi się chce. Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Okay. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił Wyzimę przed straszliwym Kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypijem wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Siegfried. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. Za mało mi płacą. Wiecie, wychodzi tak. Tak, dobrze. No dobra. I teraz tak, gdzie on się mi tu uda gdzieś tu. Krótka przerwa, znika. Okej. Chcesz pociupcia? Ciężka służba. Co ty? Może innym razem. O, co się przepnie? Woda jakaś niespokojna. Tutaj, dobra. Tu mam to mieć. Lera jasna. Mamyczkę sobie szukać do góry. Mamyczkę sobie
przewoźnik, okej. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Dokąd tak, możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi z Wyzimy na bagna i z powrotem. Okej. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Jesteś gotowy? Tak. Pójdźmy na bagna. Teraz na bagno. Dobra. Okej. No nie wiem, co teraz. Jak ja to nie zrobię, to będzie wiecie. Ale to nie zadanie mi to potrzebne, to muszę użyć poczytać. Ciekawe dawne brać. Przejść nawet do tym szczegółu, czego ziemi, dobra, skurcze ziemi się nie znaleźć, okej. Bagienne opary, utopce i woda w butach. To jedyne, czego mogę się to spodziewać. Skurcze ziemi. Wiemy, jak to możemy znaleźć. Biorę. Okej. Nie jestem twoim wnusiem, dziadku. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. Tylko mi się tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów? Jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i sam nie wiem, jak będzie. Tak? Okay. Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. Myślałem raczej o robocie, na której można zarobić. Ale co mi tam? Zaprowadzę cię do kapliczki. Zaprowadzę cię na wszędzie. Możemy sobie śmiećmy. Pielgrzymka mamy. Każdy mi pies. Chodźmy, dziadziu. Tylko w tyle nie zostawię. Starczy!
niestety. Teraz tarczę. No, składniki sobie możemy pozbierać. To się przyda. Dobra, idźmy dalej. Nie ma co. Te rozmiękłe dziury w ziemi to chyba doły z gliną. Doły z gliną! To tutaj pracują ci cholerni dziwacy! Dziwacy? Sprawiali wrażenie normalnych. Tak. Ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność. Ukrywają swoją wiarę. Wiesz, że ci głupcy czczą ryboludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w uciekającą śluzem gadzinę z wyłupiastymi oczami? Weź spokój! Ci wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku. Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na ołtarzach przedmioty. I każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. I tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Jakie? Dokładnie nie wiem. Nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale one nie zwierzają się potencjalnym bluźniercom. No dobra. Ale nie idźmy tam, więc idźmy tam. Czy teraz tam? Wow, co to? Dobra, odejdźmy z tego, odejdźmy od tego. Starczy! Będziemy gdzie życzysz. Starczy! Starczy! No nie wierzę, serio. A to przez tamtą pionosika. Cholera. To wczytajmy. Więc to przeniesiemy w tym momencie. Aha, tu. Ale bez sensu. Dobra. Idźmy jeszcze raz na te bagno. Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma.
Kapitan zabronił wypuść. Dlaczego? Troska. Panowie. Boch. On już te. A. Dzięki za. Niespodzianka w kanałach. Lecisz. Chcesz podziubciać? Świetny plan. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Dokąd możesz? Dokąd możesz transport? Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Jesteś gotowy? Tak, pójdźmy na bagna. Okej. Dobra, prowadzimy tu wywiadkę i skończymy na dziś ten odcinek. Taki pierwszy krótki sobie zrobimy. Odcinek. Bagienne opary, utopce i woda w butach. Kim jesteś? Cześć ty. Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Okej. Nie słyszałem. I już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu prędzej czy później trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem, jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem, kulawego utopca. Był najlepszy, wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie. Był normalnym człowiekiem, to znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Okej. Sprawy ogłoszenia? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Przyjdę, jak tylko zdobędę skórę. Czekam. To bywaj. Woda jakaś niespokojna. Nie wiem, jak to skończę. Co ja mniejsza z nim? Ja tu jestem działać. Dobra, zagadajmy do niego i go odprowadźmy. Nie pewnie by tym razem kupił. Hej, wnusiu! Nie jestem twój. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać.
Nie widzę, żebyś był... Nie. Za robotą się... Myślałem raczej o robocie, na której może... Te rozmiękłe dziury w ziemi to chyba doły z gliną. Teraz wyjrzyjmy do rąk, tam coś tu musi być, dobra. No to wystarczy. Mam coś. Co jest? What the fuck? Jakie cuda zrobimy? Odwaliła jakieś dziwne rzeczy.
Geralt! Na... Dlaczego? Pano... O... No dobrze. No tak. Mówię wszystko. No i jeszcze ciężko z tym Janusiem będzie go tu odprowadzić. Co? Może ci się nie podobam? Hej, mam wrażenie, że Carmen wspominała o tobie. Możliwe. Wyświadczyłem jej przysługę. Mówiła też, co przyniesiesz ze sobą. Kpisz sobie? Serio? Hej. Możliwe. Mówiła. Co ci mam dać? Świetnie. No, chodź ze mną. Znam miejsce, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał. Prowadź. Dobra. Zabawmy się. Czemu nie? Okej. To ciekawe. Usługi przewoźnicze w naj... Przewieźmy czas. Cyk. Jesteś gotowy? Tak. Raczej. Płyńmy na bagna. Dobra, moi drodzy, zaskujemy na co bagna i skończymy sobie dzisiaj już bez kombinowania. Taki chaotyczny, krótki odcinek, jak sobie będzie. Dobra. Topce i woda w butach. To jedyne, czego mogę się tu spodziewać. Nie wiem, co tam dzieje, ale się nie wydamy. Idźmy się gdzieś tutaj. To zbiorowisko chałup wygląda mi na wioskę ceglarzy. Okej. Teraz to mogę podać. Jak dorosnę, będę. Hej, ciebie z tym. Coraz częściej widujemy w okolicy elfy. Boję się, że nie ludzie coś knują. Gdzie jest Nolko? I takie po prostu sobie zamętki. A z tym. Nie cierpię suszy. No, teraz też tych problemów, da. Ale w zasadzie, że nie cierpię suszy i tyle. Hej. Ja coś się rozkoczyli, że kurczę znalazł, no. Pytanie, gdzie wyszukać, nie? Może tutaj to przestań tak dalej, dobra. Tu mi pomigało, no okej. Co to ma być?
No właśnie, to szukać tego na skończymy ziela. Zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli nam się podoba, zostawcie oczywiście łapeczki w górę. No i ci z was, którzy są nowi, zostawcie subskrypcję. I cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Siema.